Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wierzycie w miłość od pierwszego wejrzenia? Ktoś jest po takim doświadczeniu? Wiadomo jest jedno, że bywa tak, że chwila, moment i też jedno spojrzenie, jedno słowo potrafi zmienić wszystko. Tak to jest, że możemy tego doświadczyć przy spotkaniu miłości człowieka do człowieka lub człowieka z Bogiem. Tak to czasem jest, że gdzieś to człowieka jakoś może dotknąć. Wystarczy chwila, aby zaczęło się coś nowego. Wystarczy chwila, aby dokładnie wiedzieć, że może się nasz świat zmienić w taki czy w inny sposób, i to dokładnie o tym wiemy. Ale też jest coś pewnego w tym też takim możliwym wydarzeniu, że to narusza jakąś świętą równowagę, jakiś taki święty spokój, taki spoczynek, i może nawet jeśli by się człowiek spodziewał wyrwania z jakiegoś marazmu, to zawsze jest to coś niezwykłego i zaskakującego. Bo ta chwila, ten moment zawsze będzie nas zapraszała do jakiegoś nowego życia, odkrywania na nowo jakiejś harmonii w powołaniu. Bardzo lubię obrazy Caravaggia. Dzisiaj od samego rana siedziałem przed obrazem, miałem na monitorze go przywołanego pod tytułem Powołanie świętego Mateusza. Może ktoś go kojarzy, może ktoś go pamięta. Jak nie, to ja was chętnie zaproszę do tego, żebyście dzisiaj, świętując Dzień Pański, może sobie go wywołali i patrzyli sobie na niego i kontemplowali, bo tam się dzieją przepiękne rzeczy. Wiecie, to jest coś zachwycającego w tym obrazie, dlatego że gdzieś jesteśmy w jakimś oberży, w jakiejś karczmie, jakiejś takiej spelunce, w której tak naprawdę chyba nie chciałoby się być, i ten obraz jest jakby tak trochę takim światłem przekrojony na dwie części. Widzimy, że z tej karczmy, z tej speluny tak naprawdę jakby nie ma wyjścia. Nawet okno, które tam jest namalowane, to jest takie pełne matowości. Tam nic przez to okno nie przeziera, żaden świat nie jest widoczny przez to okno, nawet jakiekolwiek zarysy, jakby w takie puste, ślepe okno, które do niczego nie prowadzi, a więc w tej spelunie, w tej karczmie w ogóle nie ma żadnego życia, żadnego naturalnego światła. Dopiero to światło pojawia się wtedy, kiedy pojawia się tam Chrystus. I widzimy jakby takie zbitki dwóch grup osób, jedna złożona z czterech, dwóch jakby nic nie wiedzących, tacych zatrzymanych nad tymi pieniędzmi, nad tym stołem, jakby ciągle pogrążonych w liczeniu tych pieniędzy. Jeden starszy, który patrzy na Chrystusa i jakąś takim gestem wskazania na siebie, czy to chodzi o mnie, że ty mnie powołujesz, czy też nie, czy może na tego, który tam siedzi, tego młodego, smutnego, zasępionego młodzieńca, który nie potrafi oderwać oczu od tych pieniędzy, ale też wiadomo, że w tych pieniądzach też jakoś nie ma w ogóle radości i życia, że one go pochłonęły, ale tak naprawdę nie dają mu żadnej radości, jakby nic poza tym nie widzi.
pytanie, który z nich jest Mateuszem? Czy to jest tak, że ten Caravaggio chciał przedstawić jakby dwóch Mateuszów, tego młodego, który siedział i tego starszego, który gdzieś zobaczył to spojrzenie pełne miłości i zaproszenie w tych dwóch słowach, pójdź za mną, i taki niepewny, czy to naprawdę o mnie chodzi, człowieka grzesznego, człowieka, który jest nieczysty, bo przecież ten zawód za taki uchodził. Ty takiego kolaboranta powołujesz, i żebym ja szedł za tobą. I przepiękna postać Chrystusa, który gdzieś skąpany w świetle wyciąga ku niemu rękę. I przepiękna jest ta ręka, bo nie wiem, czy żeście się przypatrywali, ale Caravaggio też tak chciał, trochę podpatrywał swojego mistrza Michała Anioła, i dokładnie ta wyciągnięta ręka i ten wzrok, który w jakiś sposób spotyka się z tym dorosłym, starym człowiekiem w tej celi, w komorze, w tej oberży, też z tym młodym, który nie patrzy na Chrystusa. I ten gest wyciągniętej ręki jest przepiękny, bo on faktycznie został zapożyczony od Michała Archanioła przez Caravaggio. Ale co tam jest ciekawe, gdybyście zobaczyli tą rękę, przypatrzyli się jej, to nie jest od razu, jak nam się może wydawać, że biegniemy do tego, bo ten fresk dobrze wszyscy znamy, że to jest ten gest ręki wyciągniętej Boga Ojca, ale to nie jest prawda. To jest gest ręki, która wyciągnięta jest od Adama w stronę Boga. Jakby niesamowite przesłanie, że Jezus jest nowym Adamem, powołanym jakby do życia w ludzkim ciele, chciałby się tak trochę powiedzieć, na granicy teologii, ortodoksji, ale gdzieś Chrystus zbawia przez swoje człowieczeństwo. On przychodzi jako nowy Adam i powołuje kolejnych do życia, tak jak sam w jakiś sposób ten Adam stary został powołany przez Boga. Nieprawdopodobne jest w tym obrazie to, że gdzieś się to wszystko tam spotyka, że ten Piotr, który też jest tam obok niego, ja przepraszam, że tak spoileruję ten obraz, bo przecież mieliście go zobaczyć, to co ja może powiem już amen i dokończycie sami. Ale możecie tego, słuchajcie, tam jest piękna rzeczywistość, bo z jednej strony to jakby ten Chrystus powołuje za każdym razem każdego człowieka do życia, bo takie jest miłosierdzie, ale ten człowiek później powołany też zaprasza innych do tego, żeby innych wydobywali z jakiegoś takiego niebytu, nieistnienia do życia, żeby pokazywać to, że dla nikogo i nikt przed Bogiem w jego oczach jakby nie jest przegrany, bo tak sobie pomyślałem, że dokładnie Bóg tak patrzy na każdego z nas i zakochuje się w każdym z nas od pierwszego wejrzenia. Ale wróćmy do tej osoby, która tam stoi przy Chrystusie, bo tam święty Piotr stoi, a obok niego siedzi taki młody też człowiek, który jest tak wpatrzony w tego Piotra, i ten Piotr jest wpatrzony w niego. Przynajmniej tak mi wychodziło, jak na ten obraz linijkę brałem i patrzyłem, gdzie te oczy się gdzieś tam w jakiś sposób krzyżują. I na tym obrazie jest też niesamowita rzecz, bo jak tak zobaczycie, popatrzycie na tego świętego Piotra, to on tak jakby tak trochę tak nieśmiało, trochę tak jakby to było nie jego powołanie, dokładnie wyciąga tą rękę, jakby naśladując gest Jezusa, jakby chciał właśnie w powołaniu, do którego został przez Chrystusa zaproszony, powtarzać wszystkie gesty, które wykonywał mistrz. I może tak jeszcze niezgrabnie, tak na tym obrazie Caravaggio dokładnie chce powtarzać gesty mistrza. Przepiękny obraz, który jest niesamowicie do przeczytania na różnych przestrzeniach i na różnych poziomach, więc bardzo serdecznie was zapraszam. Ale tak to jest. Tak to jest, kochani, że Bóg zawsze będzie tym, który będzie powoływał do życia każdego z nas. Nikt z nas nie jest przez Niego ani wzgardzony, ani odrzucony. Nikt. Jakiej byśmy historii naszego życia nie mieli, nikt. Każdy z nas jest zaproszony do tego, żeby powtarzać gesty Chrystusa. A jeśli tym gestem Chrystusa wobec każdego z nas jest gest miłosierdzia i powoływania kogoś do życia, tak samo my jako chrześcijanie, każdy z nas ma wejść w tą historię i innych też swoją miłością powoływać do życia. Jak to się zaczyna?
od pierwszych pięknych, prostych słów Chrystusa do Mateusza: pójdź za mną. Co to znaczy? To znaczy zawierz mi. Co musiało być w tych słowach, słuchajcie? Co musiało być w tym spojrzeniu, że ten facet po prostu wstał i poszedł bez po prostu w jakiś sposób pytania, a co ja z tego będę miał? I tak dalej, i tak dalej. Nic tutaj o tym mowy nie ma. Być może właśnie, że tak jak każdy z nas czasami czeka na jedno słowo od kogoś mu bliskiego, w takim, w którym jest zawarta prawda, jest zawarty szacunek, jest zawarte naprawdę takie zaproszenie do komunii, do jedności, do wspólnoty, jest wyrywaniem każdego z nas jakiegoś takiego niebytu do życia. I przepiękna jest ta dzisiejsza opowieść. I chciałby się powiedzieć: Boże, jak to dobrze, że Ty przychodzisz, patrzysz, powołujesz i zasiadasz do stołu. Zobaczcie, ta opowieść świętego Mateusza jest piękna, dlatego że od stołu w komorze celnej jesteśmy z Nim przy stole w domu. I to nie jest tak, że celnicy są tam ważni. Najważniejszy jest Chrystus. Chrystus, który jest gospodarzem i do tego stołu zaprasza każdego. Bez wyjątków. Każdego. Niezależnie to, co inni o Tobie sądzą. On nie sądzi. On przychodzi i zaprasza do życia, na ucztę, do komunii i do radości. I może uczmy się tego od Niego. Uczmy się miłosierdzia, ale jeszcze bardziej, tak jak z tego obrazu Caravaggia, może uczmy się tego, że jesteśmy zaproszeni nieustannie, jako chrześcijanie, jako dzieci niebios, jako dzieci Boga, jako ludzie Boga, do tego, żeby za każdym razem i na każdym kroku powtarzać gesty Chrystusa, a więc zapraszać innych do życia w świetle, w prawdzie i miłości.